Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dwóch rzeczy. Pierwsze, jest to twierdzenie kosinusów, a drugie, gdzie możemy to twierdzenie zastosować, a możemy zastosować je na przykład do wyznaczenia długości środkowej w dowolnym trójkącie. Więc przejdźmy do zadania. Narysujmy sobie trójkąt. Dowolny trójkąt. I oznaczmy sobie wierzchołki A, B, C. Tutaj mamy kąt gamma, tutaj mamy bok B, tutaj mamy bok O. Kocik znowu. Malutka. Ty chcesz być centrum uwagi, to proszę. Tu jest kamera. Ładnie kotek, już zaprezentował się. To idzie pobiegać trochę. Tu mamy kąt gamma, tu mamy bok C, tu mamy bok A. Opuśćmy sobie z wierzchołka A wysokość na bok A. Tu mamy kąty proste, nazwijmy sobie ją HA, tą wysokość. I dzieli nam ta wysokość bok A na dwa odcinki A1 i A2. Zapiszmy sobie twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. A następnie zapiszmy sobie twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. To niech będzie. Tu mamy trójkąt pierwszy, tu mamy trójkąt drugi. Stwierdzenia Pitagorasa mamy C kwadrat, czyli przeciwprostokątna do kwadratu, równa się przyprostokątna do kwadratu plus przyprostokątna HA do kwadratu. Następnie mamy B kwadrat, czyli przeciwprostokątna, równa się A2 kwadrat plus HA kwadrat. Wiemy również, że wiemy również, że bok A równa się sumie boku A1 i A2. Burdek. Orbiś. No super, tak, ja wiem, ty za każdym razem się cieszysz i jesteś tutaj. No dokładnie, tak. Ale wykład się toczy. A z tego równania wyznaczmy sobie HA kwadrat. HA kwadrat równa się B kwadrat minus A2 kwadrat. I wstawmy sobie to wszystko do naszego pierwszego równania C kwadrat. C kwadrat równa się A1 kwadrat. A1 kwadrat czemu się równa? Znowu, z tego równania musimy wyznaczyć sobie, że A1 równa się A minus A2. No to mamy A1 kwadrat, to jest A minus A2 do kwadratu plus HA kwadrat. A HA kwadrat, jak sobie już wyznaczyliśmy, sobie znowu przepiszmy A1 minus A2 kwadrat plus B kwadrat minus Orbi. No świetnie, super. Fajnie. No też się cieszę. No świetnie, no. A do kwadrat. A minus A2 kwadrat mamy wzór skróconego mnożenia, więc mamy A kwadrat minus 2 AA2 plus A2 kwadrat. Z drugiego mamy wyrażenia B kwadrat minus A HA kwadrat jest B kwadrat minus, tu mamy dwójkę, minus 2A kwadrat. Jak widzimy, A2 kwadrat minus 2A kwadrat mamy. Czyli dalej mamy
a kwadrat plus b kwadrat minus 2a2. Kosinus kąta gamma kosinus gamma równa się odbić. No super, fajnie. Uwielbiam, jak nie przeszkadzasz. Kosinus gamma równa się a2 przez b. Więc teraz zapiszmy sobie wyrażenie minus 2a2 równa się. Jeśli to wyrażenie sobie rozszerzymy przez jedynkę, super. No fajnie. Tak? Już pomruczało zwierzątko? Zaraz będzie bumerang, tak. Jeśli rozszerzymy sobie to wyrażenie przez... No, Orbis, super. Jeśli... Mordek, tu. Jeśli wyrażenie to sobie rozszerzymy przez... Mordzik, fajnie, no. Super. Jeśli wyrażenie to sobie rozszerzymy przez ułamek b przez b, czyli przez jedynkę, razy minus 2a a2. Z tego mamy minus 2ab, tak? Czyli to a mnożymy razy b. I tu, zresztą zapiszę to w inny sposób. Równa się b minus, zrobimy tak, minus 2a a2 razy b przez b. a2 przez b mamy minus 2a2 mamy minus 2ab razy a2 przez b. A jak widzieliśmy tu wcześniej, kosinus gamma jest równe a2 przez b, więc mamy minus 2ab razy kosinus gamma. Jeśli zapiszemy sobie całe już równanie, to mamy c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab kosinus gamma. Czyli twierdzenie kosinusów brzmi: dla dowolnego trójkąta kwadrat tej długości, czyli leżącej naprzeciwko kąta, równa się sumie kwadratów tych dwóch długości pomniejszone o podwójny iloczyn tych boków i kosinus kąta zawartego pomiędzy nimi. W szczególnym przypadku dla trójkąta prostokątnego, gdzie gamma równa się 90 stopni, tak, to kosinus gamma równa się 1, to c kwadrat, przepraszam, kosinus gamma równa się 0, to c kwadrat równa się a kwadrat, jeśli tu mamy c, tu a, b, c, tu mamy a, tu mamy b, to równa się a kwadrat plus b kwadrat, bo minus 2ab razy 0, czyli mamy c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat. A teraz wyprowadzimy sobie wzór na długość środkowej w trójkącie. Mamy znowu dowolny trójkąt a, b, c. Kąt beta, długość beta. Środkowa jest wyprowadzona z wierzchołka a, dzieli nam tą długość BC na połowę. W punkcie D. Czyli jeśli tu mamy A,
tu mamy jedną, drugą A i tu mamy jedną, drugą A. To jest właściwość środkowej trójkąta. O środkowych jeszcze powiem dalej, ale wyprowadzajmy to. Nazwijmy sobie ją DA. Tu mamy C, to mamy kąt beta. I zapisać musimy sobie dwa równania. Dwa równania stwierdzenia kosinusów. Stwierdzenia kosinusów. Pierwsze równanie. Dla kąta beta. B kwadrat równa się A kwadrat plus C kwadrat minus 2AC kosinus beta. Tak? Mamy to do kwadratu minus podwojoną długość. Dobra. Z tego wyliczmy sobie kosinus beta. Kosinus beta, jak przeniesiemy sobie to na lewą stronę, czyli mamy b kwadrat minus a kwadrat minus c kwadrat, ale że tu mamy minus, to możemy sobie zamienić znak, albo przenieść to na lewą stronę, a to na prawą, więc tak zróbmy. Więc wyprowadźmy to sobie. Mamy. Przenosimy sobie na lewą stronę minus 2ac kosinus beta, 2ac kosinus beta, a b kwadrat na prawą stronę, więc mamy a kwadrat plus c kwadrat minus b kwadrat. Jeśli podzielimy sobie teraz to przez 2ac, to kosinus beta równa się a kwadrat plus c kwadrat minus b kwadrat przez 2ac. To jest kosinus beta. Znowu stwierdzenia kosinusów, ale teraz dla tego trójkąta, bo nadal obowiązuje twierdzenie kosinusów, wypiszmy sobie, że dA kwadrat równa się 1 druga A do kwadratu. Trzeba pamiętać, żeby podnieść do kwadratu również ten ułamek, ponieważ chodzi nam o tą długość, a ta długość wynosi 1 druga a plus c kwadrat minus 2 razy 1 druga a razy c razy kosinus beta. Jak to sobie wyliczmy sobie to? A2 kwadrat równa się 1 czwarta a kwadrat plus c kwadrat minus 2 razy 1 jest a, c kosinus beta. Teraz możemy sobie wstawić do naszego równania na dA kwadrat wyrażenie kosinus beta. To wstawmy. dA kwadrat równa się 1 czwarta a kwadrat plus c kwadrat minus AC razy A kwadrat plus C kwadrat minus B kwadrat przez 2AC równa się. Tak? Widać, równa się. I mamy. Przepisujemy sobie te pierwsze wyrażenia. Tu AC możemy sobie skrócić. Tu mamy jedynkę, więc mamy 2. I zapiszmy. 1 czwarta a kwadrat plus c kwadrat minus a kwadrat przez 2 minus minus razy plus minus c kwadrat przez 2 i minus b kwadrat minus razy minus to jest daje plus b kwadrat przez 2. Wyliczmy to sobie wszystko. Czyli mamy 1 czwarta a kwadrat minus 1 druga a kwadrat to jest minus 1 czwarta a kwadrat. C kwadrat minus c kwadrat przez 2 to jest dodać 1 druga c kwadrat. Następnie mamy plus b kwadrat
przez 2. Możemy to sobie ładnie teraz uporządkować. Niech to będzie 1 druga b kwadrat, bo b kwadrat przez 2 to jest 1 druga. Tu mamy b kwadrat plus 1 druga c kwadrat minus 1 czwarta a kwadrat. Tu mamy dA kwadrat. Jeśli byśmy sobie to spierwiastkowali, to mamy naszą odległość. Ale możemy to obliczać dalej. Jeśli przed nawias wyciągniemy sobie tutaj 1 czwartą, tak, to mamy 2b kwadrat plus 2c kwadrat minus a kwadrat. Teraz, jeśli dA kwadrat równa się, no to temu wyrażeniu, to dA, czyli nasza środkowa, wypuszczona z wierzchołka A, na środek boku BC, czyli przecina nam w punkcie D, jest dana wzorem. Pierwiastek, tak, z tego wyrażenia, czyli mamy pierwiastek 1 czwarta 2b kwadrat plus 2c kwadrat minus a kwadrat równa się. Pierwiastek z 1 czwartej możemy wyciągnąć sobie, więc mamy 1 druga i następnie mamy pierwiastek z 2b kwadrat plus 2c kwadrat minus a kwadrat. To jest wzór na długość dA. Jeśli mamy znowu dany nasz trójkąt i tu mamy naszą długość dA, tu mamy A, B, C, B, beta, A, C, tak? To w tym miejscu mamy wysokość H. HA. Tu mamy kąt prosty. To jest nasza DA. Tak, akurat narysowało mi się ten trójkąt. Jeśli teraz sobie wyznaczymy pozostałe środkowe, czyli tu mamy środkową, tak? I tu mamy środkową. To one, punkt przecięcia tych wszystkich S, punkt przecięcia wszystkich środkowych nazywa się środkiem, jest to środek ciężkości trójkąta. Jest to środek ciężkości trójkąta. Co nam to mówi dalej? Narysujmy sobie znowu ten nasz trójkąt. Tu mamy dA. Tu mamy naszą wysokość H. Tu mamy kąt prosty. Mamy A, B, C, C, D, A. To ta środkowa dzieli nam pole tego trójkąta na dwa identyczne pola, o identycznych powierzchniach, P1 i P2. Gdybyśmy wyznaczyli na przykład kolejny trójkąt, byśmy sobie wyznaczyli, tak, i wyznaczamy sobie te nasze środkowe, tak, znowu mamy nasz punkt S, w środku się przecinają, to pole tego trójkąta równa się polu tego trójkąta, jak i polu tego trójkąta, czyli P3 P1
i P2. Czyli P2 równa się P1 równa się P2, a to wszystko równa się P3. W tym naszym pierwszym przypadku P1 równa się P2. To udowodnimy ten wzór. Jeśli napiszmy sobie, jeśli tu mamy A, tak? To tu mamy jedną drugą A i tu mamy jedną drugą A. Przyjmijmy sobie, że jedna druga A, żeby było nam prościej w obliczeniach, równa się na przykład jakaś długość E. I to jedna druga A równa się E, czyli tu mamy E i tu mamy E. Jeśli mamy pole pierwszego trójkąta, czyli pole trójkąta A, B, A, B, D. Pole trójkąta A, B, D równa się jedna druga E razy wysokość HA. Pole trójkąta ADC, ADC równa się jedna druga E razy HA, bo mamy znowu E jako nasza podstawa, bo to jest jedna druga długość podstawy razy wysokość HA, a to jest dokładnie ta sama wysokość. Więc jak widać, pole ABD równa się polu ADC. Narysujmy sobie znowu trójkąt, dowolny trójkąt. I wyrysujmy sobie wszystkie środkowe tego trójkąta. Jest jedna, jest druga, to jest trzecia. Tu mamy trójkąt A, B, C. Długość A, bok A, bok B, bok C. I opuśćmy sobie z A środkową, z C środkową i z B środkową. Wszystkie te środkowe przecinają się w jednym punkcie S. Jak już wcześniej mówiłem, jest to środek ciężkości. Ale oznaczmy sobie trzy trójkąty, które powstały tutaj. Jeden trójkąt. Jego pole nazwiemy sobie T1. O, i znowu kotek. No, ale teraz kotku nie przeszkadzamy. Mamy jeden trójkąt. Tu mamy drugi trójkąt, nazwiemy sobie go P2. P1 równa się P2, równa się P3, tu mamy trzeci trójkąt. No tak. Kotek w centrum uwagi. Tu mamy pole trzeciego trójkąta. Wszystkie te pola są sobie równe. Są sobie równe i są 3 razy mniejsze od pola trójkąta ABC. Tak? Jak widać, pole pierwszego trójkąta to jest pole trójkąta BCS. To jest pole trójkąta BCS. Dobrze, jak to wyznaczyć? Jak to udowodnić, że to pole jest 3 razy mniejsze? Zróbmy sobie to, co już wcześniej było mówione, czyli opuśćmy sobie wysokość w trójkącie ABC. Wysokość sobie zaznaczymy w ten sposób. Tu mamy kąt prosty, że opuszczamy ją na A, to będzie HA. Pole dużego trójkąta, pole trójkąta ABC równa się jedna druga A razy HA. A w naszym małym trójkącie, w trójkącie BCS, też wyznaczmy sobie wysokość.
Tak? I nazwijmy ją sobie na przykład HM, czyli H małe. HM mała wysokość. To jest nasze HM. To teraz pole małego trójkąta, czyli pole trójkąta BCS równa się 1/2 A, bo mamy ten sam bok A, razy HM. To żeby znaleźć proporcje tych pól, musimy znaleźć stosunek HA do HM. I teraz najważniejsza rzecz, o której nie mówiłem wcześniej. Środkowe, punkt S dzieli środkową, każdą środkową w stosunku 2/3, 1/3. Czyli jeśli sobie oznaczymy w tym miejscu, no kotku, super. W tym miejscu sobie oznaczymy, że odcinek, tu mamy punkt D, odcinek AD równa się odcinkowi AS dodać odcinek SD. A odcinek AS to są 2/3 odcinka AD, czyli odcinek AS równa się 2/3 odcinka AD, a odcinek SD równa się 1/3 odcinka AD. Inaczej mówiąc, AD odcinek, przepraszam, AS do SD jest w stosunku 2:1. To znając tą proporcję i znając twierdzenie Thalesa, to wiemy, że ten odcinek SD jest proporcjonalny do naszej wysokości HM. I wiemy, że odcinek AD jest 3 razy większy niż odcinek SD. Tak? Czyli mamy jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek. Więc odcinek SD do odcinka AD 1/3. Bo mamy AD jest 1 i mamy 3 odcinki SD. To znając tą proporcję, wiemy z twierdzenia Thalesa, tak, że HM do HA równa się 1/3. Więc jeśli wymnożymy sobie, że HA równa się 3HM i wstawimy sobie, znając oczywiście HA, jeśli sobie porównamy te dwa pola, to dojdziemy do wniosku, że HA równa się 3HM, bo skrócą nam się te dwa pola, więc będziemy wiedzieć, porównajmy sobie, pole ABC, tak, równa się 3 pola BCS, bo stosunek tych wysokości jest właśnie taki.